przećwiczmy razem, krok po kroku, jak poprawnie wykonywać ćwiczenia, używając mięśni na miednicy. Do poprawnego wykonania ćwiczeń usiądź lub przyjmij pozycję półleżącą. Krok pierwszy – praca odbytem. Jedną rękę połóż na odbycie, aby lepiej poczuć pracę mięśni i wykonaj ruch zamknięcia i wciągnięcia odbytu do wewnątrz w kierunku do jamy brzusznej. Przytrzymaj napięcie przez 5 sekund. Cały czas trzymaj rękę w okolicy odbytu i odczuwaj, jak pracuje Twoje krocze. Postaraj się nie napinać równolegle ud ani pośladków, nie zatrzymuj oddechu. Gdy zejdzie całe napięcie, wykonaj kolejny skurcz. Równolegle wspomagaj napinanie odbytu przez wciąganie podbrzusza i lekkie wydychanie powietrza. Gdy minie 5 sekund, rozluźnij się i obserwuj, jak mięśnie stopniowo odpuszczają. Obserwuj stopniowe rozluźnianie się mięśni. Spróbuj wyobrazić sobie, że chcesz otworzyć odbyt. Być może poczujesz, jak mięśnie nie mogą się rozluźnić po skurczu, albo zauważysz, że raz rozluźniają się bardziej, a innym razem mniej. Im wyraźniej napniesz, a następnie rozluźnisz odbyt, tym bardziej wartościowe wykonałaś ćwiczenie. Gdy zejdzie całe napięcie, wykonaj kolejny skurcz. Powtórz ćwiczenie kilkakrotnie i zauważ, że za każdym razem wychodzi Ci to lepiej. Wyraźne uruchamianie odbytu jest bardzo ważne, ponieważ włącza najsilniejszy z mięśni na miednicy, dźwigacz odbytu, który odpowiada za funkcję trzymania moczu i stolca oraz prawidłowe położenie narządu rodnego. Umiesz już uruchamiać mięsień dźwigacz odbytu. W kolejnym kroku nauczymy Cię napinać obszar okolicy pochwy i wejścia do pochwy. Tak więc zapomnij na chwilę o pracy odbytem, której się właśnie nauczyłaś. Skupmy się teraz na przedniej części Twojego krocza. Krok drugi. Praca pochwą. Aby lepiej poczuć pracujące mięśnie, włóż do pochwy jeden lub dwa palce. Zaciśnij mięśnie wejścia do pochwy, jakbyś chciała ścisnąć swój palec i wciągnąć go do środka. Przytrzymaj napięcie na stałym poziomie przez 5 sekund. Na palcu powinnaś poczuć ruch zaciskania i wciągania do wewnątrz. I odczuwaj, jak wejście do pochwy rozluźnia się, jakby chciało się otworzyć. Odpocznij 10 sekund. Gdy nie czujesz już napięcia w pochwie, przejdź do kolejnego skurczu. Zamknij i podciągnij pochwę. Oddychaj normalnie podczas skurczu. Postaraj się nie napinać równolegle ud ani pośladków. Jednocześnie wspomagaj napinanie pochwy przez wciąganie podbrzusza, wydychając w tym samym czasie odrobinę powietrza. Teraz rozluźnij się. Poczuj, jak ściany pochwy odsuwają się od Twojego palca i pojawia się więcej przestrzeni. Otwórz wejście do pochwy i rozluźnij całe ciało. Obserwuj postępujące odprężenie. Gdy zejdzie całe napięcie, wykonaj kolejny skurcz. Powtórz ćwiczenie kilkakrotnie. Umiesz już pracować pochwą i odbytem oddzielnie. Właśnie przyszedł czas, aby jednocześnie uruchomić przednią i tylnią część krocza. Krok trzeci. Praca pochwą i odbytem w tym samym czasie. Aby lepiej poczuć pracujące mięśnie, włóż do pochwy jeden lub dwa palce, a drugą rękę umieść na odbycie z zewnątrz. Zaciśnij mięśnie wejścia do pochwy i poczuj, jak Twój palec jest zaciskany i podciągany do góry. Zauważ, że napięcie mięśni pochwy powoduje, że odbyt również się napina bez Twojego udziału. Zwróć uwagę, że im mocniej napniesz pochwę, tym odbyt mocniej zareaguje. Przytrzymaj skurcz przez 5 sekund na stałym poziomie, bez zatrzymywania oddechu. Następnie rozluźnij się i poczuj, jak napięcie schodzi z pochwy i odbytu. Postaraj się nie napinać równolegle ud ani pośladków. Gdy czujesz, że mięśnie krocza całkowicie się rozluźniły, ponownie napnij pochwę, poczuj, jak odbyt napina się automatycznie podczas napinania pochwy. Utrzymując napięcie na palcu, mocniej podciągnij odbyt. Po zwiększeniu napięcia poczujesz mocniejsze wciągnięcie i zaciśnięcie palca, który masz w pochwie. Przytrzymaj skurcz przez 5 sekund z równą siłą. Teraz rozluźnij się. Poczuj, jak pochwa i odbyt obniżają się i otwierają. Powinnaś poczuć rozluźnienie w kroczu. Zrelaksuj też całe ciało. Odczuwaj, jak znikają wszystkie napięcia. Nie spiesz się z wykonaniem następnego skurczu, dopóki nie poczujesz całkowitego rozluźnienia.